Widzicie, jak mój tatuś jeszcze w KGB pracował, częściowo na terenie Polski, to krajowcy, czyli Polaki, Paliaki, nosili takie coś na szyi. I polegało to na tym, że jak taki krajowiec padł, to odłamywało się kawałek tego, do japy mu się wkładało to, zakupywało się tam gdzieś go albo transportowało, a to się odsyłało do centrali. I centrala wtedy wiedziała, że ten osobnik z numerem takim, takim wykitował, a ten miał w japie, że jak się zakopie go i później się ekshumanuje, no wykopuje się, wiecie, te zwłoki po iluś tam latach, czy coś, czy tam się znajduje, no to on w łypie, w gębie miał ten numer i można było wtedy zidentyfikować zwłoki, kto to był, gdzie on tam służył i tak dalej. Pokażę wam jeszcze z tyłu, bo wy pewnie ciekawi jesteście świata, co z tyłu jest. Z tyłu nie ma nic. To jest metal, stal nierdzewna. To nie jest aluminium. To tak dla informacji technicznej.